Powiedz proszę, jako kobieta dojrzała, która się tej dojrzałości nie wstydzi, jak, jak traktujesz upływający czas? Czy to Twój sprzymierzeniec, czy, czy jednak wróg? Jak wstaję codziennie, patrzę w lustro, to mnie ciekawi, co się ze mną dzieje. Że to jest jakaś nie wiem, kolejna blizna. Że tutaj y, wyglądam tak zupełnie jeszcze inaczej. Nie wiem, coś odnajduję bardzo ciekawego. Często robię y, y, nawet. Wiesz, wszyscy teraz robią rolki, jakieś zdjęcia, które tam gdzieś wrzucają do mediów społecznościowych. Ja tam niekoniecznie y, przepadam. Y, wiem, że to jest ważne, bo w, te, w ten sposób ten świat teraz działa. Ale wiesz to, co robię? Robię sobie takie różne filmiki, albo nagle zdjęcia, wiesz? Nadciąga burza, jest nie wiem, trzecia nad ranem, i y, coś mnie tam obudziło było otwarte okno, i, i widzę tą burzę, te błyski, ale nagle widzę y, również odbicie swoje w tej y, szybie, na której mm -hmm. już jest deszcz. I to jest coś fascynującego, i robię na przykład takie nagranie, bo nie wiem, kiedy mi się to przyda, bo to jest jakieś fascynujące zjawisko. Także nie y, wiem. Y, 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 y. Nie wiem jak to nazwać, nie wiem, starość, przemijanie, e, te właśnie, te e, przemiany i jak gdyby ciągły, ciągły rozwój. Czyli ty swoim przykładem mówisz, słuchajcie, można zawalczyć o siebie i można odzyskać tę wolność. A propos wolności, twoja przyjaciółka, Małgosia Bogdańska, powiedziała, że ona… Lubisz jest... ją, lubisz. lubisz, co? Ja też Tej ją bardzo nie lubię. Nie lubię powiedziała, że ona jest takim typem matki kwoki, a Kaśka figura wręcz przeciwnie, że ty wychowywałaś swoje córki, wychowujesz je do wolności. Czy twoim zdaniem, Kasiu, ty, która odzyskałaś tę wolność niedawno, em, w tej mam na myśli te pełnie, prawda? Tak. Twoje życie osobiste. Czy ty uważasz, że największa wartość którą można wyposażyć dziecko to właśnie wolność. Poczucie wolności tak. uszanowanie dążenie, yy, przyzwolenie na to. To jest yy, okropne, jak, yy, yy, jak są rzeczy narzucane yy, młodym ludziom, jak oni są ograniczani, jak rodzice albo realizują własne jakieś namiętności czy, czy dążenia, na przykład niespełnione i nagle chcą, żeby yy, to dziecko to realizowało, i takie naginanie, to jest wszystko niewłaściwe, nawet jeżeli wypływa właśnie z wielkiej miłości. I moja miłość jest absolutnie bezwarunkowa, Ej, ale ja po prostu jestem zainspirowana, jak ja widzę, jak moje córki, moje dzieci, mój syn Aleksandry, jak tworzą swoje przestrzenie i swoje życie, jak są doceniane nagle. To jest dla mnie no po prostu największe szczęście yy. i chciałabym żyć bardzo długo, yy, żeby, żeby się tym cieszyć i żeby i chciałabym obserwować to jak świat jest przez nas, przez nas, przez każdego z nas zmieniany na lepsze